Pesymiści mówią, że nie da się zrobić czegoś z niczego. Ale od czego jest nauka? Właśnie jesteśmy przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, miejscu, gdzie nauka spotyka się ze zwykłym człowiekiem. Łukasz Badowski i Zasław Adamaszek, którzy tutaj pracują, będą w czasie najbliższej kawiarni naukowej pokazywać, jak zrobić coś z niczego, jak to nic można wykorzystać, ile to nic zajmuje miejsca i jak to nic skurczyć. Więcej, jak zwykle, w kawiarni naukowej przy skwerze Hoovera 20 lutego o godzinie 18. Dzień dobry Państwu z tajnego podziemnego laboratorium Centrum Nauki Kopernik. Dla Państwa Zasław Adamaszek i Łukasz Badowski, doktor fizyki. Dzień dobry. Chcielibyśmy Państwu pokazać coś, co na kawiarni naukowej rozwiniemy w bardzo długi i bardzo naukowy pokaz, ale najpierw kilka pytań. Czy potraficie Państwo odróżnić wodę morską od wody rzecznej? Przypomnijcie sobie Państwo, kiedy ostatni raz byliście nad morzem, ale trochę lepszym niż Bałtyk. Proszę zobaczyć. Woda słodka nie pieni się. Woda morska pieni się aż miło. Dlaczego woda morska się utrzymuje? Dlaczego woda morska się pieni? Dlaczego woda słodka nie? I co to w ogóle jest piana i jakie ma znaczenie dla życia na Ziemi? O tym w naszym pokazie. A że piana to wielkie nic, czyli duża ilość pustki ładnie opakowana, możemy się przekonać, próbując zmieścić dużą ilość piany w małej ilości objętości. To oczywiście jest małe nic, ale spróbujmy umieścić tam większą ilość piany. My w tej chwili po prostu pozbawiamy piany jej opakowania. A jak można opakować pianę? I co ciekawego z tego wynika dla współczesnych technologii? O tym w kawiarni naukowej. Pianę najczęściej znamy dlatego, że używamy jej w kuchni, na przykład do czyszczenia. Ale pojawia się czasem problem, ponieważ kiedy już wyczyścimy nasze naczynia... Poproszę pana o szereg pianę. Czy? Proszę bardzo. Dziękuję. Kiedy wyczyścimy już nasze naczynia, pojawia się problem... Masz już pianę? Masz. Jak wyczyścić pianę? Czym umyć mydło? Jak pozbyć się piany? Okazuje się, no... Z pianą jest spory problem. Całkiem duży problem. Zaproponujemy metodę wyskokową. Tak. Żeby wytworzyć pianę, musimy obniżyć napięcie powierzchniowe. A co zrobić, żeby tę pianę usunąć? Należy obniżyć napięcie. Należy obniżyć napięcie powierzchniowe. Pewnym napojem wyskokowym, znanym od tysiącleci. Proszę zobaczyć. Czyścimy pianę pianą. O tym, cóż to za tajemniczy napój i ile ma procent? I ile ma procent w kawiarni naukowej. Zapraszamy na 20 lutego. Dziękujemy.